Zodiakalny byku, oto Twoje czytanie na rok 2024, a w nim dowiemy się, jakie energie Cię prowadzą, co się wydarzy, zajrzymy też do charmsów i będziemy mieć dużo szczegółów na temat następnego roku dla Ciebie. Zacznijmy od bogini, która prowadzi Cię w roku 2024. Kordelia. Kontakt z naturą. Zbyt długo przebywałeś w zamkniętych pomieszczeniach. Wyjdź na zewnątrz i zaczerpnij świeżego powietrza. Czyli w tym roku ważny jest dla Ciebie kontakt z naturą. Jeśli interesują Cię sprawy duchowe albo magiczne, to będziesz więcej temu poświęcać czasu. Będziesz łączyć się z energią Matki Ziemi, wielu z Was będzie działać na rzecz ochrony środowiska. Z tej karty też czuję, że to, nad czym pracujesz teraz, czy to zawodowo, czy jakiś cel życiowy, rozwinie się bardziej na wiosnę, a najbardziej w maju, zwłaszcza w okolicy Twoich urodzin, kiedy będziesz zaczynać nowy rok numerologiczny. Warto też tutaj dla tych z Was, których uwiera sytuacja pracowa, pomyśleć nad zmianą pracy w tym roku na taką, która pozwala Ci więcej przebywać w naturze, która pozwala Ci na więcej wolności. Do tego też czuję, że zeszły rok, czy nawet zeszłe 2 lata, czy więcej, dostosuj to do swojej sytuacji, bo to jest czytanie kolektywne, ale przez bardzo długo nie było równowagi u Ciebie, jeśli chodzi o pracę i zabawę, pracę i odpoczynek. I tutaj widzę w tym roku dla Ciebie więcej odpoczynku, więcej zabawy. To nie znaczy, że nie będziesz nic robić, ale widzę i czuję, że to wszystko będzie przyjemniejsze i nawet jeżeli to będzie praca, zwłaszcza jeśli ją zmienisz na nową, albo zwłaszcza jeśli coś przetransformujesz, jeżeli chodzi o pracę, to to pięknie zakwitnie i będzie się dobrze rozwijało, tak? Jeśli to będzie w połączeniu z naturą, jeśli to będzie coś nowego i też w połączeniu z Twoją prawdziwą naturą. To jest to, co słyszę. A teraz zobaczmy więcej kart dla Ciebie na ten rok. Co się wydarzy? Dobrze, zacznijmy od pierwszej karty. Ta karta nam powie, jak zaczynasz ten rok, z jaką energią. Drzwi do uzdrowienia i szczęścia. Wow! Ten rok, jak tylko się otwiera, to wszystko się zmienia. Zobacz, jest tęcza, gołąb, piękna natura, tak? Znowu mamy synchronizację z Twoją kartą bogini. Tutaj, no naprawdę, wszystko się zmienia, otwierają się jakieś nowe drzwi dla Ciebie. Widzę, że było dużo wyzwań do tej pory i nagle otwierasz drzwi i o! Nagle jest wszystko tak łatwo i przyjemnie i jest pomoc. Także pięknie się zaczyna dla Ciebie ten rok, naprawdę. A teraz zobaczmy, do czego w tym roku wzywa Cię Twoja dusza. Jakie będą Twoje głębokie pragnienia? O, 7. czakra. Twoja dusza wzywa Cię do rozwoju. Jeśli interesuje Cię rozwój duchowy, to tutaj ważne jest, żeby w tym roku dużo medytować, łączyć się z energią Matki Ziemi, ale nie tylko, z energią aniołów, z energią przewodników duchowych. Ktokolwiek z Tobą rezonuje, Ty już wiesz, z kim pracujesz. To jest dla Ciebie rok rozwoju wyższej wiedzy i wyższej świadomości. Nie musi tutaj chodzić tylko o rozwój duchowy. Ta wyższa świadomość w jakichś ważnych sprawach spłynie na Ciebie w tym roku poprzez doświadczenia życiowe, jeśli to nie jest dla Ciebie taki rozwój duchowy w medytacji, w procesach, to tutaj jakaś wyższa wiedza na Ciebie spłynie i będziesz chciała jeszcze więcej tej wiedzy. Także Twoja dusza wzywa Cię do tego, żeby się rozwijać, a zwłaszcza rozwijać swoją świadomość. A teraz co wzrasta w Twoim życiu? Czego będzie więcej w tym roku? Anioł balansu, anioł harmonii. Także no te ostatnie lata były dla nas wszystkich trochę transformacyjne, pełne chaosu, dużo się działo i widzę, że tutaj Ciebie to wybiło z Twojego rytmu, po prostu to była dla Ciebie bardzo wielka, głęboka transformacja, która dzieje się od lat i już jesteś trochę zmęczony, zmęczona tym chaosem w odbudowywaniu wszystkiego, Twojego świata wewnętrznego, tego jak żyjesz. I w tym roku w końcu przychodzi harmonia, przychodzi równowaga, przychodzi balans i anioł harmonii jest z Tobą, więc w końcu w tym roku czujesz więcej spokoju i równowagi. Czego będzie mniej? Co już odchodzi? Co się czyści z Twojego życia w tym roku? O, odpoczynek i zbieranie energii. Czyli w tym roku oczywiście łącz się z energią Matki Ziemi, doładowuj się energetycznie, jeśli to robisz, ale ten rok już będzie bardziej rokiem działania, bo tak jakby przez te ostatnie lata przygotowywałaś się, zbierałeś informacje właśnie w takiej stałości, ale teraz już czas z tą całą wiedzą i energią ruszyć naprzód. A teraz jakie dary otrzymasz od Wszechświata na ten rok? Coś, co Ci pomoże, usprawni proces spełniania Twoich marzeń. Zaraz zobaczymy. Wow! Haha! Kobieta z pieniędzmi. Kochani, to nieważne, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, pieniądze będą płynąć dla Ciebie w tym roku. Będziesz je mieć, będziesz nimi dysponować. Będzie po prostu to wszystko krążyło, tak? Będzie to krążyło. Patrzcie, karta 42, to jest rok 2024, więc pieniądze będą płynąć i odpływać i Ty będziesz po prostu zarządzać tą fortuną. Wow! Pieniądze przyjdą i to duże. A teraz zobaczmy, co jeszcze próbujesz manifestować w tym roku, jakie masz marzenia, plany. Społeczność. Pięknie. W tym roku będziesz budować społeczność ludzi, może w biznesie, może w życiu prywatnym, może w jakimś hobby, może w Twoim mieście. Dostosuj to do Twojej sytuacji i widzę, że też będziesz pomagać ludziom finansowo w jakiejś społeczności, po prostu będziesz mieć tyle pieniędzy, że będzie i dla Ciebie, i dla ludzi, i jeszcze zostanie. Także tutaj społeczność jest bardzo ważna dla Ciebie, to też może być społeczność internetowa, jeśli masz, nie wiem, kanał na YouTubie albo jesteś influencerem, to Twoja społeczność będzie rosnąć. Generalnie, byku, w tym roku Twoja społeczność będzie wzrastać, rozwijać się, będzie dużo dobrych ludzi wokół Ciebie. Jakie kroki warto podjąć w tym roku, żeby łatwiej spełniać swoje marzenia? Anioł mocy. Wow! Czyli tak, koniec siedzenia, zbierania energii, czas działać w takiej pewności lwa, że Ty wiesz, co robisz, bo Ty wiesz, co robisz, bo zbierałaś informacje, energię, Ty już wszystko wiesz, Ty już jesteś gotowy. Pokaż zęby! Słyszę, pokaż zęby. Ty wiesz, co masz robić. Ty wiesz, jak masz zarządzać tą fortuną. Ty wiesz, jak masz budować swoje szczęście. Bądź pewny siebie, asertywny i idź do przodu jak lew. A teraz, jakie wydarzenia albo tematy będą wpływały na Ciebie w tym roku, które są związane z przeszłością. Jaka przeszłość na Ciebie wpływa? O, podróż. Czyli to wszystko, co się dzieje w tym roku, jest wynikiem jakiejś podróży, którą odbyłeś, odbyłaś w przeszłości, albo odbędziesz teraz w tym roku. Jakaś ważna podróż, albo już byłeś w podróży, a szykuje się nowa. Także tutaj jakaś podróż z przeszłości nam się pokazuje, która była ważna. Może być powtórzona w tym roku, nie musi. To może być podróż fizyczna, ale to też może być podróż mentalna. Czyli jedna możliwość, to jest czytanie kolektywne. Byłeś gdzieś w zeszłym roku, 2 lata temu, kiedykolwiek, ta podróż zmieniła Twoje życie i teraz dzięki temu masz siłę to wszystko robić. Druga możliwość, byłeś gdzieś i postanawiasz tam wracać i robić te piękne rzeczy. Trzecia możliwość, przeszedłeś, przeszłaś taką przemianę duchową, wewnętrzną, to była wielka podróż i dzięki temu właśnie teraz masz siłę, masz moc, masz wiedzę i możliwości, żeby zrobić to, co chcesz w życiu. I pamiętajcie, te możliwości wcale nie muszą się wykluczać, ale dostosuj to do siebie. A teraz co musisz wiedzieć? Jakie wiadomości na ten rok mają dla Ciebie Twoi przewodnicy duchowi? Działanie! Wszechświat krzyczy do Ciebie, zodiakalny byku, działaj, ruszaj, bądź jak koń, bądź jak lew, bądź jak kobieta z pieniędzmi, bogaczka, tak? Ty wiesz, co masz robić, już masz wszelką wiedzę, już koniec z tym czekaniem. Działaj, 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 działaj. To już jest czas. A teraz zobaczmy nadzieje lub lęki dla Ciebie na ten rok, co Ci pomoże albo przeszkodzi. To zależy, co tutaj będzie, zaraz zobaczymy. O, myśląca kobieta. I tutaj to jest dwojako. Po pierwsze, jak będziesz działać, to oczywiście nie bezmyślnie, za każdym razem miej jakiś plan, przemyślenia na ten temat, strategię, to jest ważne, to Ci pomoże, ale co Ci może przeszkodzić tutaj? Nadmierne rozmyślanie. Także pamiętaj, żeby w tym myśleniu być zwięzłym, zwięzłą, opracować strategię i żeby nie dać się lękom i obawom, które mogą być w Twoim umyśle. Jeśli masz tendencję do nadmiernego rozmyślania, nadmiernego analizowania, co blokuje Cię przed działaniem, to zapraszam Cię na moją medytację, która Ci w tym pomoże. Link będzie na końcu tego czytania. Ale najpierw zobaczmy, co manifestujesz w tym roku. Ying i Yang. 22. Oh, czuję tyle spokoju. Jest z Tobą anioł harmonii i balansu. Jest równowaga. Jeśli szukasz partnera w miłości, to go znajdziesz. Duże szanse tutaj są. Chociaż miłość nie jest głównym tematem dla Ciebie w tym roku, na ten moment. Jeszcze zobaczymy inne karty. Ale wszędzie jest równowaga. Równowaga w pieniądzach, równowaga w pracy i w odpoczynku, równowaga w miłości i jakieś mistrzostwo też osiągasz tutaj w tym. Osiągasz mistrzostwo w tym, że masz dużo, jeżeli chodzi o sferę materialną. Jesteś człowiekiem sukcesu, ale też masz czas na to, żeby mieć swoje marzenia i plany i swoich ludzi wokół siebie. Pięknie. A teraz zobaczmy jeszcze więcej kart dla Ciebie. Ok. Tutaj mamy kartę rekina, uwaga na straty materialne, a właściwie uwaga, bo mogą być straty materialne. ale tutaj mamy przecież kobietę z pieniędzmi, mamy też kartę dobrego szczęścia, dobrego powodzenia. Także tutaj po prostu trzeba tak mieć strategię i pilnować tego wszystkiego, bo to jest tylko jedna karta, więc nie widzę tu problemów, ale Wszechświat mówi, bądź czujny na Twoje finanse, a wszystko będzie ok. I też mówi, szukaj informacji, które Ci pomogą. Także jakaś tutaj pomoc finansowa też może być, albo pomoc w innych tematach. W tym roku będziesz szukać informacji, które Ci pomogą. Znowu mamy kartę podróży, więc wielu z Was może podróżować, nawet daleko. Ta karta mówi, że podróż fizyczna albo mentalna da Ci nową mądrość, więc jeszcze czegoś się tutaj dowiesz w tym roku o sobie, o życiu. Będziesz z kimś się ponownie widzieć w tym roku. To może być ktoś z przeszłości. Druga opcja, te opcje się nie wykluczają, bo tutaj jak mamy kartę ponownego spotkania, no to dużo ludzi z przeszłości może powracać i tu widzę tak, ktoś z przeszłości, ktoś, kto bardzo Cię kochał, bo mamy tutaj kartę głębokiej miłości, albo też ktoś, kogo bardzo kochasz, a kto mieszka daleko, w końcu przyjeżdża, albo Ty do niego. Dostosuj to do swojej sytuacji. Tutaj mamy też kartę jasnego mężczyzny, więc będziesz mieć do czynienia z kimś o takich cechach wyglądu, jasne włosy, jasne oczy. To może być Twój ukochany, ukochana, bo tu jest karta jasnego mężczyzny, ale to jest czytanie kolektywne, więc to też może być kobieta. Tutaj widzę szczęście w miłości. Tak, no i właściwie szczęście w miłości i harmonię. Dobrze, weźmy charmsy i zobaczmy jeszcze więcej szczegółów. Zodiakalny byku. Pokazujesz się na bardzo silnej pozycji w tym roku. Tutaj mamy Twój znaczek. Będą duże zmiany, ale wszystko będzie szło jak w rytmie muzyki. Muzyka będzie ważna w tym roku. Będzie dużo zmian i transformacji, ale pięknych, takich pomocnych, nie ciężkich. Jeżeli chodzi tak o pieniądze, to zaczynasz coś nowego, tak jak na początku czytania się rysowało. Może zmiana kariery, może trochę transformujesz sposób, w jaki prowadzisz swój biznes. Jakieś nowe podstawy budujesz, zaczynasz działać, ale dzięki temu to się przetransformuje. Będziesz gwiazdą w jakiś sposób. Królewski styl życia, dużo szczęścia, dużo owoców pięknych z tej pracy, którą wykonasz. No i naprawdę tutaj może być ciekawie, tylko uwierz. Mamy dwa razy uwierz, uwierz, także jeżeli się obawiasz, to nie bój się, to się uda. Widać tutaj podróże, mogą być nawet egzotyczne. W tym roku jesteś chroniony przez anioły, przez przewodników. Kreujesz piękne wspomnienia, piękne chwile z kimś, kto jest dla Ciebie ważny. Widzę, że tutaj czasem to będzie taki introwertyczny rok, ale pod tym względem, że jeśli jesteś w relacji albo zaczniesz być w relacji, to będziecie dużo ze sobą przebywać, tylko we dwójkę, namiętne chwile, dużo miłości. Jeżeli chodzi o miłość, to pokazują się takie znaki zodiaku. Ryby, panna i byk, także byk też na silnej pozycji w miłości w tym roku. Jeżeli chodzi o litery, które mogą być dla Ciebie ważne, mogą coś dla Ciebie znaczyć, to jest P, 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 3 razy P, coś to może znaczyć dla Ciebie, Z, R, D, G, U, I. Zodiakalny byku. Jeśli to z Tobą rezonuje, to proszę, polub ten film, skomentuj go, wyślij do kogoś, bardzo to doceniam. A jeśli chcesz mieć szansę wygrać darmowe, prywatne czytanie ze mną, to zasubskrybuj mój kanał i przeczytaj opis tego filmu. Jeśli chcesz skorzystać z mojej medytacji i poradzić sobie z nadmiernym analizowaniem wszystkiego, to kliknij w link, który jest na ekranie. Zapraszam. Życzę wszystkiego dobrego w nowym roku, dziękuję i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.